Dzisiaj Święty Paweł głosi z mocą, głosi dla Greków i co? Generalnie zostaje odprawiony z kwitkiem e, ta prawda, którą głosi o Bogu, który kocha, e, o Bogu, którego on zna, Bogu, który jest miłością. Zostaje odrzucona, ale przyłącza się do niego grupa których osób ma grupa, których go posłuchali. My czasami tak mamy, żebyśmy chcieli mieć efekt od razu. Paweł cierpliwie głosi, nie zniechęca się, nie poddaje się. I może to jest ważne dla nas, abyśmy właśnie nie poddawali się, abyśmy po prostu każdego dnia robili krok po kroku, by być dobrymi, by wokół nas budować właśnie Królestwo Boże. Dobrego.